celem tej opinii, stanowiska jest zwrócenie uwagi na problemy, które w sposób istotny zagrażają tempu rozwoju gospodarczego kraju. Najkrócej mówiąc, w ostatnich latach, doskonale to wiemy, miała miejsce masowa emigracja młodzieży, emigracja za pracą. Niestety sytuacja demograficzna jest taka, że te zasoby spowodowane emigracją, zasoby rynku pracy wyczerpują się, i to w sposób bardzo, bardzo drastyczny. Dzisiaj jesteśmy w bardzo wielu przypadkach w sytuacji, w której pracodawcy są gotowi zatrudnić każdą ilość rąk do pracy, zwłaszcza na stanowiskach robotniczych. To jawi się jako bardzo duży problem dla utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego, no i oczywiście napływu inwestycji bezpośrednich z Europy Zachodniej w szczególności, bo jeżeli nie będzie rąk do pracy, no to nie będzie też tutaj kapitał zewnętrzny chciał inwestować.